Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, czy nowe regulacje mogą, Panie Ministrze, doprowadzić do wzrostu kosztów produkcji części zamiennych w Polsce? Jaki to może mieć wpływ na konkurencyjność polskich firm w stosunku do firm funkcjonujących w innych krajach? Kolejne pytanie, czy w innych krajach proces implementacji tych dyrektyw odbywał się podobnie? I jaka jest Pańska ocena, ocena Pana Ministra, czy po uchwaleniu tej ustawy nasze przepisy będą bardziej restrykcyjne, czy mniej restrykcyjne niż w innych krajach Unii Europejskiej? Dziękuję bardzo.